Hej kochani! Właśnie mam dzisiaj wolny dzień, zrobiłam sobie maseczkę na twarz, ale dzisiaj nie będziemy się zajmować innymi rzeczami, tylko pielęgnacją moich dłoni i paznokci. Jeżeli kogoś to interesuje, to zapraszam do oglądania. Hej! Hej kochani, a więc zaczynamy. Moje paznokcie wyglądają teraz tak. Nie patrzcie na moje krzywe palce, to jest od takiego właśnie strzelania i ogólnie od pisania długopisem. Najpierw je zmyjemy, tak? Może zaczniemy od tego. Jak ja zmywam moje paznokcie, możecie zobaczyć. Jak widzicie, no nie jest łatwo, a nie chcę mi się trzymać, wolę sobie tak szybciutko porobić. Jak widzicie, moje paznokcie są takiej długości, ale niestety będę się musiała ich pozbyć już w tym tygodniu, bo zaczynają, jak wiecie, zaczęły mi się już studia i niestety muszę się ich pozbyć, bo pani z pracowni mnie chyba zabije. A jutro wybieram się na rozmowę w sprawie praktyk i prawdopodobnie od przyszłego tygodnia będę chodziła na praktyki do salonu kosmetycznego. A więc tak to wygląda. Ciężko się zmywa ten nogi. Ja do was wrócę, kochani, jak zmyję całe paznokcie. Okej, kochani, tak wyglądają prawie zmyte paznokcie, bo tu mam jeszcze jakieś pozostałości, ale nie chcę mi się z tym bawić. I co później robię? Biorę pilniczek i przypiłowywuję sobie swoje paznokcie. Robię coś w tym stylu i tak piłuję każdego paznokcia z boków i tutaj ja zawsze robię to sobie tak właśnie na prosto. I druga ręka. Co później robię? Już wam pokazuję. Takim patyczkiem biorę sobie skórki, odsuwam. Tak, jak najwyżej mogę. Oczywiście nie robię tego zawsze, bo ja nie mam takich strasznych skórek, no ale jak mam chwilę czasu, to biorę właśnie te, odsuwam sobie skórki i leciutko je przycinam. Jak widzicie tutaj, przyciętą skórkę. No i tak robię z większością palcy. I tak robię ze wszystkimi paznokciami, co później robię. Ojejku, dotknęłam się na twarzy, widzicie?
Oj, przepraszam. I co później robię? Później oczywiście, jeżeli chcę, to maluję paznokcie, a jak skończę już z tymi skórkami, to później na skórki daję taką oliwkę. I tak o, przejeżdżam sobie po tych skórkach taką oliweczką. I potem w zależności od tego, czy chcę pomalować paznokcie, czy nie, wybieram lakier. Jeżeli nie chcę ich pomalować, to sobie je na przykład poleruję. Ale u nas na pracowni właśnie pani powiedziała, że jeżeli paznokcie się poleruje, to później już się ich nie maluje, bo bardzo krótko trzyma się lakier. I tak. A ogólnie pielęgnacja moich dłoni ogranicza się do tego, że smaruję je kremem. Od czasu do czasu robię sobie peeling cukrowy i nakładam na dłonie parafinę. I taki efekt utrzymuje się u mnie do, nie wiem, 3 dni. A jeżeli smaruję ręce bardzo często, po każdym na przykład myciu rąk smaruję kremem, to ten efekt parafiny utrzymuje się nawet do tygodnia. Ja mam zjazd na studiach raz co tydzień, raz co 2 tygodnie. Jeżeli mamy taką możliwość, no to za każdym razem właśnie robię sobie peeling cukrowy i nakładam tą parafinę na rączki. I jeżeli maluję paznokcie, to nakładam sobie właśnie taką odżywkę. No, odżywkę na paznokcie, a później maluję. I to by było właśnie chyba na tyle. Zaraz sobie pomaluję paznokcie i do Was wrócę. I tak, kochani, zrobiłam sobie coś takiego. Na razie jedna rączka. Widzicie? Troszkę mi krzywo wyszło. No ale na jeden dzień to myślę, że i tak nawet ok. Mam nadzieję, że Wy to zobaczycie. Jeszcze jedna ręka mi została do skończenia. To do zobaczenia. I tak, kochani, prezentują się już pomalowane paznokcie. Jak widzicie, delikatnie z jakimiś tam malutkimi cyrkoniami. French oczywiście nie wyszedł mi równy, bo tak malowałam po prostu pędzelkiem, nawet nic nie poprawiałam, stwierdziłam, że troszkę tymi cyrkoniami ukryję to, że nie jest tak równo. No i to będzie właśnie taki taki French na dziś i może troszkę na jutro, bo i tak to będę musiała zmazać. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam do subskrypcji, do komentowania, do kciuków i do zobaczenia, kochani. Hej!